tej chwili Twoją pracę nad wyłonieniem zwycięzców w konkursie, jaki ogłosiliśmy w ramach Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa, w konkursie na projekt emotki wyrażającej radość życia. Patrząc na stół, gdzie są wszystkie prace wyłożone, sporo tych prac. Te konkursy co roku cieszą się dużym zainteresowaniem i w tym roku również nie zawiedliśmy się. Dużo dzieci wzięło udział w konkursie, złożyli swoje prace. Były to dzieci ze wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Prace komisji jak zawsze są burzliwe, trudno jest bardzo wyłonić tego zwycięzcę. Widać duże zaangażowanie, różnorodne techniki tych prac. Także no, cieszymy się z tego zainteresowania, aczkolwiek stanowi to dla nas bardzo duży problem. Pani Wójt, proszę powiedzieć, kto wchodzi w skład komisji? W pracach komisji uczestniczą przedstawiciele każdej ze szkół, są to panie pedagog z każdej szkoły. Poza tym z ramienia Urzędu Gminy pani Barbara Drewniak, która zajmuje się funduszem przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, a także pani Katarzyna Ułanek, która jest pomysłodawcą i koordynatorem całego przedsięwzięcia oraz moja skromna osoba. Na co szczególnie zwracały panie uwagę? No wiadomo, na estetykę pracy, ale przede wszystkim na pomysł. Zawsze doceniamy kreatywne pomysły. No i też na wyrażenie tego tematu, który został w tym roku zaproponowany, czyli emotka, czyli praca musiała przedstawiać faktycznie jakieś elementy, które zwracałyby uwagę na sam temat, czyli na tą radość życia. Wszystkie prace zostaną przedstawione uczestnikom finału Młodzieżowego Forum Bezpieczeństwa. Naturalnie najlepsza praca zostanie nagrodzona. Będzie to element, którym opatrzymy gadżety, jakie dzieci dostaną z okazji uczestnictwa w Młodzieżowym Forum Bezpieczeństwa. To już tak na koniec od siebie. Podobały się te prace pani? Bardzo mi się podobały, były bardzo kolorowe i kreatywne, a to dla mnie bardzo ważne.